przeprowadzonej ankiecie na Instagramie wybraliście temat tego filmu, a jest to Calathea orbifolia. Bardzo wdzięczna roślina, lecz wymagająca. Twierdzi się, że Calathea należą do tych łatwiejszych w uprawie roślin domowych, lecz ta odmiana jest trochę bardziej wymagająca. Dla niektórych osób Calathea są bardzo łatwe w uprawie, ponieważ mają odpowiednie warunki w mieszkaniu. Niektórzy natomiast po wprowadzeniu tej rośliny do mieszkania zaczynają obserwować dziwne rzeczy na jej liściach. Roślina przestaje ładnie wyglądać i przestaje dobrze rosnąć. Więc w tym odcinku zajmiemy się Calatheą orbifolią. Przedstawię Wam podstawowe zabiegi pielęgnacyjne tej rośliny. Jak o nią dbać, gdzie ją postawić, jak ją podlewać, czym ją podlewać, jakie podłoże. I pod koniec filmu poruszę temat różnych plam na liściach oraz brązowiejących końcówek. Czasami też liście jej się zwijają. To również Wam powiem, dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Jeżeli chcielibyście na przyszłość również decydować o tym, jaki film o jakiej roślinie pojawi się na tym kanale, to serdecznie Was zachęcam do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie. Tutaj macie nazwę. Miłego oglądania! Calathea orbifolia, roślina z rodziny marantowatych, pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych, dlatego wymaga wilgotnego powietrza powyżej 50%. Ponieważ naturalnie rośnie w poszyciu drzew, nie lubi bezpośredniego słońca. Idealnym dla niej miejscem będzie widne stanowisko o rozproszonym świetle, ale nigdy nie na bezpośrednim słońcu, które je może nieźle przypalić. Uwaga, roślina nie lubi przeciągów. Wymaga podłoża dobrze przepuszczalnego. Najlepiej mieszanki torfu, perlitu, piasku i podłoża do storczyków. Ważne jest to, by podłoże szybko odsiąkało od nadmiaru wody. Calathea wymaga stale lekko wilgotnego podłoża, ale nie mokrego i niezbyt suchego. Dlatego nie nadaje się do uprawy w glinianych doniczkach, w których ziemia bardzo szybko przesycha. Roślinę podlewamy wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie, a w środku doniczki, gdy wsadzimy palec do ziemi, wyczujemy delikatną wilgoć. Wtedy roślinę podlewamy. Co ile dni? To zależy od warunków, jakie mamy w mieszkaniu. Calatheę podlewajcie wodą miękką, octaną, przefiltrowaną czy destylowaną, a najlepsza będzie deszczówka. Nigdy nie podlewajcie kranówką. Woda powinna mieć temperaturę pokojową. Po zakupie rośliny sprawdźcie, czy roślina nie wymaga przesadzenia. Wyciągnijcie roślinę z doniczki i zwróćcie uwagę na korzenie, czy nie są splątane, czy ziemia nie jest zbyt mocno przerośnięta. Jeżeli jest tak jak w tym przypadku, to roślina jeszcze śmiało może rosnąć w tej ziemi, w której jest obecnie. Roślinie musimy zapewnić wysoką wilgotność powietrza. Możemy ją postawić w widnej łazience lub postawić na wilżacze powietrza. Innym rozwiązaniem jest postawienie Calathei na podstawce wypełnionej kamieniami i wodą. Parująca woda z podstawki nawilży liście. Możemy również poustawiać wokół rośliny naczynka z wodą. Dobrym sposobem na nawilżenie liści Calathei jest jej zabieranie do łazienki, gdy bierzemy prysznic. Niektórzy rośliny zraszają. Ja Wam odradzam zraszanie liści Calathei, ponieważ bardzo często przez zraszanie na liściach pojawiają się różne brzydkie plamy, ogniska zapalne, patogenów grzybowych. Jeżeli zdecydujecie się na zraszanie, to róbcie to wodą po gotowaniu, odkażoną. Gdy zraszacie, to dbajcie również o higienę, czystość liści. Liście Calathei wymagają częstego czyszczenia. Liście należy oczyszczać z pyłów, kurzów i różnych brudów, które mogą znajdować się na blaszce liściowej. Nieczyszczone liście to również ryzyko kumulowania się patogenów grzybowych na liściach, które tylko czekają na wyższą wilgotność powietrza, by mogły się rozwijać. Liście dobrze jest myć wodą z dodatkiem cytryny, która dezynfekuje, rozpuszcza wszelkie osady czy pajęczynki przędziorków. Calathea lubi nawożenie, co drugie podlewanie nawozem wieloskładnikowym. Co się dzieje, że końcówki Calathei wysychają, robią się brązowe, raczej w kolorze słomkowym. To znaczy, że ma za mało wilgoci w powietrzu i musimy zadbać o to, by podbić wilgotność powietrza w mieszkaniu. Punktowe plamy na końcach liści mogą być efektem podlewania rośliny wodą prosto z kranu. W kranówce znajduje się chlor, chloryny i różne sole mineralne, których roślina nie jest w stanie przetworzyć, a przez to
pojawiają się plamy na liściach. Plamy na liściach to mogą być również efekty przelania, zbyt intensywnego i zbyt dużego podlewania rośliny. Nadmiar wilgoci w podłożu to wykwity chorób grzybowych na liściach. Od przelania roślina może również gnić. Jeżeli liście się zwijają, a roślina stoi w przeciągu, to już wiecie, dlaczego tak się dzieje. Mogą się również zwijać przez atak roztoczy. Jeżeli jest duża wilgotność powietrza i temperatura w pomieszczeniu powyżej 25 stopni, to prawdopodobnie roślina została zaatakowana przez roztocza. Wystarczy obniżyć temperaturę lub wilgotność powietrza. By uniknąć suchych końcówek i brzydkich plam, roślinę przede wszystkim musimy obserwować. Musimy jej zapewnić widne miejsce o rozproszonym świetle oraz wysoką wilgotność powietrza. Podlewamy wtedy, gdy ziemia w doniczce prawie przeschnie, ale nie na wiór. Nie możemy dopuścić do całkowitego przeschnięcia. Jeżeli roślinie zapewnimy takie warunki, będziemy podlewali dobrą wodą i rośliny nie przelewali, to powinna rosnąć pięknie i zdrowo. Ale gdy zaczną liście żółknąć, to sprawdźcie, czy pod spodem nie żerują przędziorki. Wszelkie nieregularne plamy na liściach, żółte i brązowe, to najprawdopodobniej choroby grzybowe. Jeżeli kalatea jest rzadko podlewana i zauważymy, że jej liście nie zmieniają ułożenia w ciągu dnia, to znaczy, że brakuje jej wilgoci w powietrzu, jak i w doniczce. Jakie Wy macie wskazówki odnośnie pielęgnowania kalatei? Co Wy zauważyliście? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem. Dziękuję Wam za uwagę, miłego dnia Wam życzę i pozdrawiam.